Starożytni powiadali, że żadne wiatry ci nie będą sprzyjały, jeśli nie wiesz, do jakiego portu płyniesz. Dlatego bez pewności, jakie cele chcemy osiągnąć, nie możemy rozpoczynać lekcji. To też nauczyciel musi bardzo dobrze je przemyśleć. Ale ocenianie kształtujące mówi, że nie tylko sam musi je przemyśleć, ale zrobić wszystko, żeby bardzo dobrze zrozumieli jego uczniowie. Może je zapisać, może je powiedzieć, może poprosić, żeby uczniowie spróbowali razem z nim je sformułować. Musi się upewnić, czy bardzo dobrze je rozumieją. I najlepiej, jeśli na końcu lekcji znajduje chwilę, żeby sprawdzić, czy wszyscy uczniowie wiedzą, w jakim stopniu te cele osiągnęli. To wszystko staraliśmy się pokazać na filmie. Bardzo prosimy zwrócić uwagę na te elementy, które pokazują technikę nauczyciela, jego sposób pokazywania celów, jego sposób rozmowy o celach z uczniami i wreszcie jego sposób na taką kontrolę na bieżąco, czy cel został osiągnięty. Pierwszy cel potrafię tworzyć szczegółowy plan wydarzeń. I drugi cel lekcji potrafię uzupełniać ramowy plan wydarzeń o dodatkowe informacje. Dwa cele. Sformułowanie plan wydarzeń wymaga wyjaśnień? Nie. Ramowy plan wydarzeń szczegółowy wymaga wyjaśnień? Nie, ramowy. Ramowy. Bardzo proszę, Kacper, spróbuj koledze wyjaśnić, czym się różni ramowy od szczegółowego. Mi się wydaje, że się różni tym, że ramowy to taki nie ze szczegółami po prostu, tylko ogólny. Ogólny. Bardzo dobre określenie zastępcze na to słowo. Celem dzisiejszych naszych zajęć będzie przede wszystkim zwrócenie uwagi na nasiona, a mianowicie dowiecie się, co kryje się w środku nasion, tak? Poznacie części i elementy budowy nasienia, ale też i poznacie funkcje, jakie one pełnią w nasieniu. Tak? Rozumiemy? Dowiecie się, które nasiona są jadalne, a które nie. I w ogóle nauczycie się rozpoznawać różne nasiona. To dzisiaj, co będę chciała, żebyście zrobili na lekcji. Dobrze, kochani moi, a teraz mi spróbujcie powiedzieć, czy ktoś z was zastanawiał się kiedyś nad tym, co tak naprawdę kryje się w tym nasionie. Jakie elementy? Proszę. Proszę wykonać w tej chwili zadanie numer jeden, dobrze? Zostawić ją. Okej.
zostawię chwileczkę na te, i ustawili odpowiedź na takie pytanie. Po co właściwie cele lekcji uczniom? Po co nauczyciel mówi cele lekcji? Co będzie na lekcji? I albo na sprawdzianie, żeby się uczyć. I chciałbym wiedzieć, co będzie wam wymagane potem. Bardzo dobrze. Macie coś do dodania? No oni ja już sobie. Żeby łatwiej było się uczyć. Bardzo wam dziękuję. Thank you.